Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet Gladiator HD, hehe. No i oczywiście kontynuujemy naszą kampanię, jakże genialną. Na początek ta synchronizacja, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Pyk, kontestant, latymy. Moje powiedzenia na latanie, chodzenie i jeżdżenie robią się z odcinka na odcinek coraz gorsze. Dobra. Więc musimy przejść oczywiście, jakoś przeżyć też trzeba, no wypadałoby, bądź co bądź. To chyba nam się uda. O, jeszcze mi nanotech się podwyższył, zarąbiście. Jakoś teraz mamy tą obronę naszą. O, Magma Cannon mi się ulepszył. Zarąbiście. Speed mod. No ja o tym mówiłem. Dobra, będę tak robił. O, easy. I właśnie dlatego ten mod, modyfikacja do nich, że mogą się bronić nawzajem, jest bardzo dobra. Ponieważ no, nie muszę praktycznie na nich zwracać uwagę, bo nie każdy przeciwnik sobie może się domyśleć, że nie każdy przeciwnik po prostu atakuje tego, który obrania. Większość się fokusuje na tym, który cokolwiek robi, ale nie obrania. Więc to jest świetne, jak na moje. Bo po prostu nie muszę się skupiać na tych robotach, tylko mogę po prostu sobie iść dalej i na YOLO nawet. Dobra. Amunicję zużywamy. Holo Shield. Jak mówiłem, Holo Shielda nie będę kupował, bo to jest jedno wielkie kupsko, na które nie chcę mi się wydawać kasę. Wydałem na niego kasę tylko raz i wyłącznie. Po prostu tak, stwierdziłem sobie, że zobaczę o co w ogóle wchodzi w tej broni. Nie zadziwiła mnie swoim działaniem. Spodziewałem się tego. No i po prostu zacząłem jej używać. To może użyłem jej raz tylko, żeby sprawdzić, co ona robi. Tylko tyle. Nic więcej nie zrobiłem z tą bronią. I nie spodziewałem się, żebym cokolwiek zrobił więcej z tą bronią. Jeżeli już mam być szczery. No i później oczywiście przyszło kolej na to, żebym ją na setny poziom upgrade'ował, no to też setny, 99, więc to zrobiłem. No, przyznam, było to ciężkie, ale no, jak mu z tomu? Chciałem mieć 100% tych rzeczy, znaczy 100% jeszcze nie mam, ale staram się po prostu. Swingshot, zapomniałem go przez 95. Pyk, pyk. Dziękuję. Chyba fajne jest też to, że oni mogą tak jakby ważność zadań sobie ustawić, czyli że na przykład oni wiedzą, że na przykład zamrożenie tego całego działka, które jest obok, jest dużo ważniejsze niż obranianie tego drugiego, który zajmuje się tymi wieżyczkami, co jest też fajne. Polecam. W ogóle te śrubki dostajemy za wykonywanie zadań, co jest już kompletnie OP jak na moje. No i dobra, no i teraz chyba najfajniejsza część gry, czyli praktycznie jeżdżenie quadem. Nie wiem, aha, dobra, już pamiętam, co się tutaj robiło. Musimy chyba aktywować te wieże tutaj? Tak. Okej. W ogóle jak tutaj przyszedłem z Rhino, które się tutaj nie nazywa Rhino, od razu mówię. Aha, no i te roboty też mnie ochronią, spoko, zapomniałem o tym. No, jak dobrze powiedział nasz komentator, mamy tylko jeszcze tylko dwie wieże do aktywowania. Nie powinno być to trudne.
Ale łatwe to mam nadzieję, że też nie będzie, bo jakby wszystko było łatwe, to by było nudne. Bądź co, dlatego nie gram na kompet... Nie. Jak się nazywa? Kontestant, czy jak to się nazywa? Ten pierwszy poziom trudności, bo już nie pamiętam tak szczerze. Kurde. W każdym razie tam to było po prostu easy i wszędzie, po prostu exp się lał wszędzie, po prostu V5 to chyba jeszcze nawet na pierwszej tej planecie zdobyłem. Znaczy na Dread Zone. Na Battle Domie, o! Na Battle Domie zdobyłem. Więc to jest na serio takie easy. Najlepszy sposób, żeby rozwalić te wieżyczki. Pierdziej się po prostu. A tak na serio. Aha, jeden z moich robotów. No zmarło mu się. Chłopakowi. Ej! Nie używałem tego. Aha, dobra, ja się muszę pewnie odsunąć. No, wiedziałem. No i w tym momencie wykonaliśmy zadanie. No serio, kupienie tej... Nie wiem jak to nazwać. Ściany. Tej ochrony. No i nice, udało nam się. Przeżyliśmy kolejny poziom. No i teraz pyk, pyk. No i po prostu teraz mamy jedną wielką battle arenę. Czyli po prostu oni muszą aktywować to wszystko, a my musimy zapewnić im bezpieczeństwo. Nie jest to trudne, ale jak mówiłem, mam nadzieję, że też nie będzie to mega łatwe. Bo to by była przesada lekka. Ale na szczęście to niektórzy przeciwnicy są tacy. O, dobra. Dobra, Dual Whippers level 4. Speed mod, jeszcze szybciej możemy nimi teraz nawalać. To jest świetne. Powinien się zaciekawić, dlaczego nie daje na ten... na tą broń moduł elektryczności, ponieważ... Dlatego, że chciałem wam po pierwsze pokazać, jak działają różne modyfikacje. Po drugie... To już i tak jest broń obszarowa, a niektórych przeciwników po prostu mega dobija ta trucizna. No i ukończyliśmy zadanie w tym momencie. Wiesz co, aż użyję tego Dual Reapers, żeby te wszystkie bestie rozwalić. Czy to jest to, co mamy rozwalić? BTW? To jest chyba to, co musimy rozwalić, to cała królowa. Więc dobra, taki mini bosik. Oczywiście jest easy. I można go bardzo łatwy sposób pokonać. Bez żadnych tutaj. No nie! Zbrakło mu na nic. No i zrobiliśmy to. Zielony medal. Z tego, że jest żółty, ale jest zielony. Cable Launcher. Cable Launcher pozwala nam tworzyć liny, po których Ratchet może jeździć. To mam pewność, że to mnie nie zawiedzie w żaden sposób. Bo to nie ma chyba żadnej szansy na to, żeby skraszować grę. No sobie, tym linkiem próbowałem już skraszować grę wiele razy. Nie udało się, więc coś w tym musi być. O nie. Ale za miłe. Ale i tak lubię te poziomy. Bo gdyby było, wiecie, coś na rodzaj, nie wiem, szybszej kamery możliwej tutaj do ustawienia lub driftu. O! Ja pierdziel, ale by tutaj drift zarąbiście wyglądał. Byłoby świetnie. By było zarąbiste. Kurde. Lamię, jeszcze raz lamię.
Nie ma lamienia bez piksela niechcenia. Co? W ogóle to ja nie wiem, czy po prostu twórcy remake'u Gladiatora zrobili jakiś hack na widescreena, czy już po prostu był ten widescreen. Bo przyznam wam się tak, nigdy nie grałem w oryginalną serię na PlayStation 2. Nigdy nie grałem po prostu w Ratchet & Clank'a na PlayStation 2, więc jeżeli ktoś grał, a sądzę, że na pewno ktoś grał stąd, to niech mi powie, czy w tych oryginalnych Ratchet & Clank'ach była możliwość widescreena. Bo to jest dosyć... nie dla mnie jakieś ważne fest, ale... chyba by była ciekawostka, bo... tak cały czas się zastanawiałem w tych HD remake'ach, czy oni po prostu zhakowali ten widescreen, czy co. Bo jest taka możliwość we wszystkich grach na PlayStation 2 praktycznie. Ale trzeba się tutaj bawić w hex editing. Czyli heksadencyjne. Nie, po prostu grzebać w kodzie gry. Tak to mogę nazwać. Jest to dosyć ryzykowne, ale efekty są czasami nawet nieziemskie. I przyznam wam się szczerze, że próbowałem chyba w jednej grze tylko widescreena zrobić i albo ja coś źle zrobiłem, albo na serio tutorial jaki czytałem był okropny. Ale była to gra no Shadow the Hedgehog, więc co bądź. No, nie udało się. Później na GameCube próbowałem zhakować przez tak zwany loader Nintendo, o którym już wam mówiłem w prototypie Sonic Adventure DX. No, też się nie udało. No dobra, jak widzicie, pokonujemy te skorpiony. Pokonujemy te skorpiony, bo za nie są tylko punkty. Więc jest fajnie. Jak są tylko za nie punkty, to jest fajnie. Szkoda tylko, że tak niezbyt można je tak szybciej zabić. Też gdyby się miało rajno i gdyby się wyszło z tego, to było fajnie. No ja bym nie narzekał. Powinien się zapytać, dlaczego jednocześnie strzelam i w nich nawalam tymi super duper rakietami. Otóż jest to jak na moje szybszy sposób. Nie sprawdzałem tego nigdy, czy to naprawdę jest jakiś szybszy sposób, ale będę sobie wolę tak już robić i nie wyjść na idiotę, niż po prostu tak nie robić i po prostu coś stracić. No i skończyliśmy zadanie. Dziękuję bardzo. Ile mi tam czasu zostało? A, dobra. Szkoda, że to nie podlicza skończ tych. Ile mi minus sekund pozostało. A tylko robiłem. Byłem ciekawy, czy jest ktoś, kto by godzinę robił. Takie zadanie. Aha, ja to mogę sobie tak po prostu sprawdzać. Na tej, nie wiem, miniaturce, tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć. Chyba miniaturce. No ale wszystkie na challenge jak na razie zrobiłem, więc... no cóż, nam pozostało. Idźmy na Kronos. Zaraz się chyba jakaś cutscenka odpali z tego co pamiętam. Update. Dreadzone's Extermination of the Day Award goes to Shellshock for his 360 Tomahawk finishing move on Plutonium Jones. It was a beauty, Dallas, and it marked Shellshock's third extermination of the season. At fourth, actually, the Omega Twins count as two. Good points. And we're now live with Shellshock for comments. Shellshock? Those Omega Twins went down like wee little girly men. Yes, quite ironic, especially since they were actually teenage girls. Yeah, ironic. Hey, Juanita, are you wearing Ace Hardlight underwear? And now for a heartwarming story in entertainment news. Courtney Gears has made a remarkable recovery. After a near-death experience last year when she was attacked by two psychotic fans.
poor girl. You know, you just hate to see that kind of senseless violence. It's appalling, Dallas. I'd just like to take those two creeps and... I'm sure we all would, Juanita. And you may just get your wish, because those very evildoers are about to come face to face with the mighty Shell Shock. Catch it all live on Dread Zone. Po pierwsze, chyba Juanita jest feministką, po drugie nosi, no, bieliznę z Ace'em Hardlightem. Po trzecie, oczywiście tak, mówili dobrze. Dobra, wszelkie. W każdym bądź razie... Dobra, no to przewijam po prostu. Nie! Yeah. Hunter Mine... Napalm, napalm on sponsor... Nope. Mówię, że Hunter Mine... Tylko, że mi to kompletnie niepotrzebne. Dobra, nie będę wydawał niepotrzebnych pieniędzy. Dobra, to używam teraz. I oczywiście tak, dobrze mówili nasi prowadzący tutaj ten cały serial, program. Więc po prostu będziemy musieli walczyć z Shell Shockiem. No, no i teraz robimy rozpierdol, kurde. Bardzo mi się to przypomina, tak. Zresztą tej kanka trójki, wieżyczki. Już tam dwójki już nie pamiętam. Dawno nie grałem w żadną z tych części. Obydwie te części. I nadal nie mamy tych turbobuców, czy jakoś tak się zwało. W sumie to bym poleciał na chwilę na Battle Dome, żeby sprawdzić, czy nie mamy jakichś upgrade'ów. Wiesz co, polećmy. Planets. Jest. Tylko tak profilaktycznie się upewnić, czy nie mamy tam żadnych ulepszeń do kupienia, czy coś. Bo bardzo by mi się przydały te buty. Max out. Nope, nic tu nie ma. Ale do robotów, bo do robotów mogą być jakieś fajne. O, ale. Jego to wcześniej nie było. Siema Eniu. Yes! Yes, sir! Al. Aha, czyli ja nic nie mogę zrobić, mogę tylko zmienić ich, nie wiem, farbę, jak to mogę nazwać. Więc chyba to tyle. Nie mogę nic tu kupić, co by mi się przydało, jak na przykład upgrade klucza albo turbo buty, to by też było fajne. Więc chyba po prostu pójdziemy na Kronos. No i pokonamy Shellshocka, no Jezu. No nie będziemy się piech dzielić z tym. Uch. No i co tam ogólnie u was ludziska? Ogólnie jak na razie dobrze. Przychodzę tego sobie na tutaj kranka. Fu, z tego mediatora. Tam się udzielam trochę na forum. Sonic V8T. Ogólnie zapraszam. Taka chamska reklama. Będę prawdopodobnie robił tą reklamę, bo stwierdziłem sobie, a to forum jakoś rozsławię. Może jakoś tam rozsławię, może będzie fajnie. Więc nie, nikt mi za to nie zapłacił ani nic. Od razu mówię. Jakby ktoś miał takie teorie. Po prostu chciałem i zrobiłem taką. I robię. Będę robił taką reklamę. Jak widzicie, też na przykład. W moich stronach na Facebooku, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale powiedzmy, że tak. Jest napisane, że... Czy tam polecane strony? Nie wiem. Jest Sonic VHT. Tak dla ciekawych. No w sumie dla ciekawych to oni... to ciekawcy pewnie sami już sobie to odkryli. Ale dobra.
Tak, od czasu do czasu są dwa typy tych... Nie wiem, jak to nazwać. Nie są samoloty, ale... To są dwa typy statków, które przewożą tych... kontestantów. Czyli te, które strzelają do nas, obviously. I te, które po prostu ich przewożą i odlatują sobie. Obydwa z nich możemy rozwalić, rzecz jasna. Dobra, więc chodźmy dalej tutaj. Pyk. Gdzieś tu było takie roboty, są stworzenia, ale nie chyba roboty, które mnie po prostu tak wnerwiały, że no, wow. Była lekka ścinka, przyznam, była. Nie da się temu zaprzeczyć. No i to jest arena, na której będziemy tak jakby walczyć z Shellshockiem. Po prostu będzie się tutaj pojawiał i uciekał od razu. Ale nie będziemy go mogli tutaj pokonać. Ponieważ powody. Chociaż w sumie to zastanawiam się, czy jakbym zhakował jakąś grę, go zablokował, to mógłbym go tutaj pokonać, bo raz mi się Rhino udało. No i teraz jest właśnie ten grind cable. No i pyk. Podczas tego grindowania możemy używać tylko i wyłącznie dual wipers. Dlaczego mi się pokazuje dual wipers i używam tego magma kaniona? Okay. Chociaż w sumie te roboty byłyby fajniejsze, gdybym mógł im dawać dwie te same komendy. Po pierwsze, byłoby to szybsze. Po drugie, byłoby to szybsze. Po trzecie, byłoby to szybsze. I dawałoby to trochę takie, nie wiem, więcej strategii do tej gry. Że bądź co, czuć to, że mam tu większą możliwość wyboru. Tada! Challenge complete. Defeat Shellshock. No i dobra. Let's do this. Nie, kurde, zapomniałem, że się amunicja odrestaurowuje. Wiesz co, kupię sobie ten Huntermine. On będzie co, być może się jeszcze przydać. A, Dual Wipers używam tylko i wyłącznie po to, bo... bo... Bo niektóre po prostu nam rzeczy, co? Niektóre... Nie wiem, jak to nazwać. Przy niektórych tych kablach do grindowania są również ustawieni przeciwnicy, do których musimy strzelać, żeby nie zginąć. No i teraz Shellshock sobie odlatuje. No i nie możemy nic zrobić, ale jak widzicie, po prostu jego pokonanie było easy. Więc teraz bym używał podróżny ten Hunter Mine, żeby go trochę podładować. Jego szybkostrzelność jest po prostu epicka jak na moje. Zaraz chwilę, dam mu jakiś mod, prawdopodobnie będzie to... Shock mod. Żeby po prostu... Aha, i ogólnie nawet nie musimy go wyrzucać, możemy po prostu podejść do przeciwników. Ale z tego co zauważyłem, to chyba to daje mniejszy damage. Nie jestem do końca pewien, ale sądzę, że coś takiego właśnie jest. Nie wiem dlaczego, ale chyba to jest. No i znowu mam Rhino. Możliwe do... od razu mówię, ja nie mówię o Rhino w sensie tym ataku naszych robotów, tylko... gdy mówię Rhino, to o tej obroni, którą można sobie kupić. Na to będę mówił, nie wiem, promień śmierci na przykład, żeby nie było wątpliwości. Mogę to jakoś kopnąć? Jest, nie wiem, w sumie. No i V2 od razu. Impact mod. Chyba, że z większą siłą to może uderzyć czy coś? Nie jestem do końca pewien. Już po prostu najzwyczajniej w świecie nie pamiętam, co te poszczególne modyfikacje robią. O, właśnie, ci przeciwnicy mnie denerwowali, ci snajperzy. W ogóle nie jest sposób, żeby po prostu tą minę dalej rzucić. Otóż gdy się obracacie, to gdzieś tak w połowie animacji Ratcheta rzućcie tą minę. Ona dalej poleci i może też zaatakować dzięki temu.
przeciwników w powietrzu. Czyli obie te rzeczy są chyba fajne. Apex. Nie będę tracić czasu na jakieś... No i raczej sam przeskakuję... Kurde, cały czas, nie wiem, tory, mogę to nazwać chyba, tory po prostu sam przeskakuję, jeżeli jesteśmy za... po prostu odwróceni zbytnio, jak widzi, bo raczej już by sobie po prostu kręgosłup połamał, no chłopak. No, po prostu sobie chłopak plec połamał, no i no nie, plecy, no, nie da się połamać plecy. No by sobie chłopak po prostu połamał kręgosłup. Tego byśmy nie chcieli. Czasami załapuje ta kamera, że Ratchet się... Może inaczej, czasami Ratchet załapuje, że kamera się obraca, czasami nie, co jest trochę denerwujące. Dobra, ale coś tam... Ruszyliśmy, że ten tor się zmienił. For some reason. Dobra. Dobra, aaa! Kurde! Wow, gra musiała aż mieć ścinkę, żeby ogarnąć, że tutaj jest swingshot. Okej. Dobrze. I teraz Infiltrate the Cathedral Part 2. Darkstar lights up the spotlights that will unlock the Dark Cathedral of Kronos. A treacherous path lies ahead as Dreadzone's deadliest warriors will be waiting to ambush them. Oh baby, I love this job. Ratchet. Ambush? But maybe ambush with ice cream. To za dla komaty. Ale to naprawdę tylko nieliczny zrozumieją. Ale tak, nasze teraz zadanie jest po prostu uaktywnić kolejny temp promień, czy to jest tutaj? O właśnie, możemy po prostu sobie w nich wejść i ta bomba będzie się w nieskończoność... Znaczy w nieskończoność, no. No nie będzie się w nieskończoność spawnowała, ale no... You get the point. Nie, to... O! Musimy uaktywnić drugie to światło, czyli to. To nie będzie proste. Ale my damy radę, spokojnie. Tyk. Easy. No, to jest ten typ, który nas strzela. Kurde, bele. No serio, czasami to dalsze rzucanie się przydaje, czasami nie, po prostu trzeba wyczuć moment, ale jest to też dobre do speedrunów, bo czasami można po prostu przeciwnika szybciej zabić. Nie jestem pewien, czy jak na przykład ta mina wpadnie na kogoś, kto jeszcze nie jest, aktywowana, o, to czy ona zadaje tyle samo damage'a. Nie jestem tego pewien. Głowy bym nie dał za to. Dlaczego cały czas ta amunicja mi się tak odrestaurowuje? To jest dziwne. Powiedziałem amunicję, zostałem modyfikację do amunicji. Do amunicji, o Jezu. Ale dobra. Aha, bo to chyba z przeciwników wypada. Ale w każdym razie tak, możemy jeszcze dodać mod amunicji, który pozwoli nam na większą pojemność naszej broni. Czyli na przykład, nie wiem, gdybym dodał tutaj mod do amunicji, powiedzmy 240 dual wipersów, bo to też zależy od broni, ile dostajemy tej amunicji. Bo to nie jest tak, że każda broń dostaje na przykład milion pojemności. To było... Bądź co, bądź by to było troszeczkę zbyt OP. Ale nie, może to tylko ja. Aha, nie mogę też to rozwalić. Okej, warto wiedzieć. Warto wiedzieć. Bombo. Goddammit. Podeszłem, dlatego rozwaliłeś. Chyba, że to nie ja bym... Nie ja to sprawiłem. To okej. Czemu ja nie używam dual wipers? One już są tak blisko zlewelowania na następny poziom, a ja ich nie używam. To jest głupie.
Znaczy wiem, powinienem używać tego teraz Hunter Mine, ale po prostu on tak się szybko rozładowuje, że po prostu... Nie. Serio? Serio? Uleczcie się nawzajem. I szybko sobie pomagajcie od razu. Dobra, do it! Nice. Udało nam się. 5 na 15 skill pointów, cały czas. Nie zdziwiłbym się, gdybym dostawał te same skill pointy cały czas. Team Darkstar will have to fight their way through a series of increasingly deadly arenas. Bet they didn't see that coming. No, innymi słowem, musimy znowu pokonać Shellshocka, czyli go nie pokonać, innymi słowem. No, a ogólnie zauważyliście, że już mam tyle tych śrubek, ile miałem na początku? Przed kupieniem Hunter Mina? Wiecie co? Nie będę się pierdzielił z tym. Po prostu się nie będę. No zobaczcie, no. Patrzcie na to. No ja Dual Wiper sami, gdybym na przykład miał Unlimited Ammo, to mógł wszystkich pokonać. Nawet jak nie mam Unlimited Ammo, to mogę wszystkich tu pokonać. Tą bronią. Ta po prostu broń jest OP i to jak na moje nigdy nie zostanie zmienione. W ogóle chciałbym widzieć, jeżeli by Insomniac robiło remake praktycznie każdego Ratchet & Clanka, czyli no wiecie, tych trzech pierwszych, to chciałbym widzieć Ratchet & Gladiatora remake, jakby to wszystko wyglądało. Jakaś wiecie, minigierka, na przykład do odblokowania, czyli remake Going Mobile. Na Vita, o kurde. Jeżeli by Sony nie wydało jakiegoś, nie wiem, Vita 2 albo PSP 2, to... Kurde, na Vita bym coś takiego sobie kupił, kurde. Remake Going Mobile, tylko że dłuższy. O ja nie mogę, to było świetne. Albo wiecie, taki, nie wiem, minis. Kiedyś były takie gry minis. One po prostu były takie małe gierki do zagrania sobie na godzinkę, starczały czy coś. No i to by było fajne, na przykład gdyby zrobili coś takiego. Grałbym. Jakby też obsługiwało to PlayStation TV, to byłoby to świetne, bo mógłbym wtedy to też dodatkowo nagrać. Bo nie mam PlayStation TV, ale jak sobie kiedyś kupię nagrywarkę z możliwością nagrywania z portu HDMI, to będzie fajnie. Aha, ja myślałem, że tutaj nic nie ma. Ups. Czy ja właśnie... Tak. Jestem kupą. Tak, to jest jedna z tych rzeczy, które nam sprowadzą po prostu tylko do tego, że no dostajemy po prostu śrubki. I zaraz będziemy mieli 100 tysięcy śrubek. O kurde. Na bogatości. Jademy. Ała. Bolało. Życie boli. Nanotech przeszedł. Coś co? Zupgrade'owałem sobie nanotech. Co ja plecę w ogóle? Wiecie co? Chyba tak sądzę, że nie zdążymy dzisiaj z Shellshockiem go pokonać. Prawdopodobnie będzie to w następnym odcinku, bo no przejdę już to wyzwanie i no niestety zakończymy odcinek. Wiem, hamowa kompletna. Ale no niestety, no tak trzeba. Tak trzeba niestety. Speed mode. No więc, jako już jest na levelu 4, to teraz mogę spokojnie sobie przejść na Dual Wipersy. Nie będę się czuł z tym źle, że teraz je leveluję. Pyk, pyk. Dual Wipersy, level 5, dziękuję bardzo. Amunicja. Co? Dalej mogę to ulepszać? Lel! No to świetnie. Będę ulepszał, ale będę ulepszał. Goddammit. Nie! O kurde!
Nie widząc w ogóle gdzie jadę, udało mi się. To się nazywa skill, moi drodzy. Albo czysty fart. Przyznam, to też może być możliwością, ale... No bądź co bądź, no... No można być troszeczkę tak dla siebie miłym od czasu do czasu, a już w szczególności, że ja się cisnę nie wiadomo jak, to... No fajnie by się tak powiedzieć, że ma się skilla. Fajnie by się tak się powiedzieć, że ma się skilla. O Boże. Defeat Shellshock. No niestety jest to ostatni... ostatnia plansza, której już... Ale no niestety nie możemy jej przejść, bo już nam czas antenowy padł. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć, pa pa. Zobaczymy się oczywiście za tydzień, a jutro w Hokus Pokus Różowa Pantera. Pa pa.